Aby nagrywać, montować i publikować podcasty z poziomu telefonu komórkowego, potrzebujemy w tym celu aplikacji. Ja wybrałem spośród różnych rozwiązań aplikację Anchor. No to od razu zapytam, czy ta aplikacja to jest darmowa aplikacja? Darmowa, bezpłatna i samo udostępnianie tych podcastów na kanał na Spotify również jest bezpłatne, więc myślę, że to jest świetne rozwiązanie, świetne narzędzie i od razu przystępujemy do pobierania. W tym celu musimy wejść w nasz sklep, jeśli mamy Androida, albo App Store, jeśli mamy iPhone'a. Ja poszukam tej aplikacji już tutaj na Androidzie, na sklepie i musimy kliknąć zainstaluj. Aplikację mamy już zainstalowaną, klikamy otwórz i możemy się zarejestrować, bo żeby kontynuować pracę z naszą aplikacją, musimy mieć założone konto powiązane z naszym mailem. W tym celu możemy kontynuować z Google, jeśli mamy konto na Google, albo zarejestrować się przy użyciu adresu e-mail. To może pokażemy to rozwiązanie takie bardziej... Trudniejsze. Trudniejsze, tak. My mamy konto przygotowane na Gmailu, co prawda, ale przejdźmy właśnie ten proces, gdzie musimy kliknąć zarejestruj się przy użyciu adresu e-mail. To jest dla osób, jakby miały na przykład konto na Interi, na WP, to właśnie klikamy w tą możliwość. I tu musimy podać nazwę, ale nie, to nie będzie nazwa naszego podcastu, kanału podcastowego, to będziemy robić później, a sama nazwa konta, którą możemy w każdej chwili zmienić. Więc ja może tu napiszę podcaster Agata, już mamy naszą podcasterkę i wpisujemy adres e-mail. My na cele kursu przygotowaliśmy specjalny e-mail. Kurs podcastowy gmail.com i hasełko oczywiście tajne, tutaj nie zdradzamy i klikamy dalej. Jeszcze musimy podać swoją datę urodzin, może jakiś prezent wyślą w dniu urodzin, co? No nie wiem, na to bym chyba nie liczyła. No i klikamy zarejestruj. Jeszcze pytanie, czy chcemy otrzymywać newsletter z informacjami dotyczącymi aplikacji. My możemy to pominiemy. No i już jesteśmy w aplikacji i nas tu panel wita. Chcę nagrywać nowy podcast, a może chcemy zobaczyć więcej informacji, może chcemy przeglądnąć, jakie tu są podcasty, bo sam Anchor też nam pozwala do słuchania podcastów, nie tylko nagrywania, ale my przejdziemy do pierwszej opcji. Nagrywamy podcasty. I już mamy panel, który nam posłuży do samego nagrywania.